Nazywam się Adam Bąkowski i pracuję dla NaviExperta. I chciałem wam opowiedzieć trochę o tej firmie. Okej. Najpierw były gry, potem była moda, a teraz będzie trochę nudnowa nawigacja, ale postaram się to szybko zrobić jeszcze przed pizzą. Co to jest NaviExpert? NaviExpert to jest firma, która przygotowuje jedną prostą usługę, to jest aplikacja nawigacyjna. Firma została założona 6-7 lat temu przez pracowników Politechniki Poznańskiej. Tak naprawdę był to jeden profesor, jeden doktor i paru studentów. Oni do dzisiaj jeszcze są związani z firmą, większość z nich pracuje dla nas. Jesteśmy firmą, która ma dwa kanały dystrybucji. Jeden kanał dystrybucji to są GSM i mamy tutaj umowy ze wszystkimi operatorami. Poza Virgin, ale jeszcze jest za mały. A drugim kanałem dystrybucji jest oczywiście sprzedaż własna i to robimy poprzez stronę NaviExperta i przez App Store, do których weszliśmy późno, ale lepiej późno niż wcale i weszliśmy tam w grudniu. Mamy 2,6 miliona zarejestrowanych użytkowników i mamy też sporo nagród za jakość tego produktu. To jest krótka historia, czyli 2005 rok start, następnie pozyskanie inwestora. Nasz inwestor to nie jest Burda, nasz inwestor to jest MCI. Dalej podpisywaliśmy umowy z głównymi graczami. Oczywiście był to Orange, Rim, czyli BlackBerry, mamy z nimi umowę na wyłączność na Polskę, potem był Play, potem była Era, T-Mobile i ostatnio jest Plus, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo rośnie. To, co zrobiliśmy w 2012 roku, to jest wejście do App Store'ów. A ta mapka, którą tutaj widać, to jest mapka, jak się zagęszcza, jak pokryta jest mapa drogowa Polski 2-3 godziny po rozpoczęciu monitoringu, który startujemy o 6 godzinie. Także tak wygląda pokrycie kraju naszymi użytkownikami. Jeżeli chodzi o pozostałe kanały dystrybucji, to współpracujemy ze wszystkimi dostawcami telefonów komórkowych i oczywiście mamy swoje wersje na właściwie każdy system operacyjny. BlackBerry też. Testujemy też BlackBerry 10, czyli Q10 i Z10 i wydaje nam się, że ten produkt nie umrze. Jest całkiem niezły i trzymamy za niego kciuki. To, co jest najważniejsze w NaviExpercie, to dwie rzeczy. Pierwsze to jest produkt, który się broni i produkt, który wygrywa jak na razie i oby tak było dłużej, wszystkie konkursy organizowane przez niezależne media i to jest fajne. A druga rzecz, która jest ważna w NaviExpercie, to jest zespół. Zespół deweloperów. W sumie w całej firmie pracuje w porywach do 40 osób, ale mamy bardzo dobry zespół deweloperów androidowych oraz windowsowych. I to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz. Jak działamy? Model biznesowy jest bardzo prosty. Ściągasz sobie aplikację, korzystasz 7 dni, jeżeli ci się podoba, płacisz. Za miesiąc, za tydzień, za weekend, za rok, za 2 lata, sam sobie wybierasz. Proste. To musi kosztować, dlatego że dobre rzeczy muszą kosztować. Darmowe nawigacje są słabe. Tu jest parę rzeczy, którymi lubimy się chwalić i lubimy się porównywać do Google'a, bo to Google jest takim, jak to się modnie mówi, disruptorem, czyli kimś, kto daje za darmo to, za co my musimy zapłacić, czy to naszym dostawcom, czy naszym deweloperom. Pierwszy graf pokazuje, my mamy taką technologię, my ją nazwaliśmy Community Traffic. Ona polega na tym, że my online cały czas monitorujemy naszych użytkowników, i mamy również dane od wielu flot samochodowych, dzięki którym wiemy, co się naprawdę dzieje na drodze. I ja mogę powiedzieć, ja pracuję w NaviExpercie dopiero 8 miesiąc, ale teraz jeżdżę swoim samochodem, mam kilka nawigacji włączonych jednocześnie i monitoruję jakość danych. I co jest ciekawe, w większości nawigacji, kiedy rozpoczynam drogę, ten czas dojazdu nigdy nie zgadza się z faktycznym czasem dojazdu. W NaviExpercie nawet dzisiaj, kiedy jechałem spod Piaseczna tutaj, pomylił się jedną minutę, czyli na bieżąco sprawdza czas na podstawie ruchu. I trasa kombinowana jest na podstawie tego, co się aktualnie dzieje na drogach, a nie tego, co mówią jakieś zestawienia statystyczne sprzed miesiąca, sprzed 2 miesięcy. To, co jest jeszcze siłą NaviExperta, to jest online-owość. Teraz mówi się, że cloud, my jesteśmy po prostu online, czyli nie ma ściągania mapy albo zestawu map na swoją komórkę i update'owania tego co miesiąc, co kwartał. Te mapy są zawsze pobierane aktualne. Czyli jeżeli, no to przykład, jeżeli będę jutro jechać do Poznania, to pewnie trasa będzie pobierana kilka albo kilkanaście razy w ciągu tego 3-godzinnego kursu.
Tutaj jest parę takich sytuacji, kiedy Google się bardzo spóźniał, jeżeli chodzi o takie znane wypadki, jak na przykład zamknięty most Śląsko-Dąbrowski albo oddawanie nowych odcinków dróg w naszym kraju. W naszym kraju dużo się zmienia na drogach, więc to ma znaczenie, czy ma się aktualne mapy. Coś, w co ja bardzo wierzę, to jest ta luka rynkowa, która się otwiera w tej chwili, którą zapewnia nam nasz rząd, nasze państwo, czyli fotoradary. Fotoradarów będzie coraz więcej, jazda będzie coraz trudniejsza i to, co my chcemy zaoferować, już oferujemy, ale chcemy to rozwijać, to są po prostu ostrzeżenia online'owe przed tym. Jest paru graczy rynkowych, którzy też to oferują. My na razie robimy to lepiej, a chcielibyśmy, żeby to było jeszcze lepsze. To, co my obserwujemy, to są szokujące statystyki, ile jest pułapek na drodze. Pułapek, czyli fotoradarów, kontroli drogowych. A najfajniejsza jest ta, Warszawa Zakopane, 400 km, 33 fotoradary i 21 kontroli drogowych, co sprawdzaliśmy parę dni temu. Więc to jest naprawdę, pułapek jest bardzo dużo, a będzie ich więcej i moim zdaniem jeżdżenie bez czegoś takiego jest proszeniem się o karę. Ja sam mam 19 punktów i teraz jeżdżę zawsze z czymś takim, bo trzeba uważać. Weszliśmy do Google Play'a, ja tutaj mam pewne statystyki, ale ja to sprawdzałem sobie dzisiaj jeszcze raz i one są troszeczkę lepsze niż je wpisaliśmy do prezentacji. Natomiast my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Wczoraj stuknęło nam 50 tysięcy pobranych aplikacji, a weszliśmy tak w połowie grudnia mniej więcej. I proszę pamiętać, że my się bijemy nie z darmowymi aplikacjami, tylko z płatnymi, tak? My po prostu jesteśmy płatnym produktem. I to, co dla nas jest najważniejsze, to jest zarabianie na tym produkcie. Czego nie ma w tej prezentacji, firmę zainwestowała funduszem CI w 2008 roku. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego inwestora. I myślę, że to była też dobra droga dla samej firmy, czyli dofinansowanie ze strony funduszu Venture. Tyle z mojej strony.